Cześć! Witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy się zastanawiać nad tym, czy we wzmacniaczu lampowym tak naprawdę jest potrzebny transformator, czy może jak we wzmacniaczu tranzystorowym można go wyeliminować. Tutaj akurat mam transformatory do wzmacniaczy asymetrycznych polskie i transformatory do wzmacniaczy. Asymetrycznych rosyjskie. I teraz tak, ten transformator tak naprawdę nie jest konieczny do wzmacniacza, który jest zasilany z takiej lampy. Ale jakie tworzy to problemy, opowiemy sobie w tym i w kilku kolejnych filmach. Będą to opowieści na podstawie artykułów z Wireless World i przedruków z innych czasopism amerykańskich, na przykład. Te wiadomości będą się oczywiście powtarzać w niektórych momentach i możecie odnieść wrażenie, że mówię o tym samym, no ale autorzy cytowali siebie nawzajem i często wręcz akapit w akapit pisali to samo. Także zobaczymy czy faktycznie jest to niezbędny element we wzmacniaczu Taki cyrklotron, który swego czasu mawiliśmy, nie potrzebuje takiego urządzenia. Zapraszam do filmu. Wraz z panem Herbertem Ravenswood chciałem omówić pewien problem, mianowicie trzy transformatory w lampowych wzmacniaczach audio są potrzebne. I jeszcze jedna kwestia, na wstępie chciałbym was przeprosić za nosowe brzmienie mojego głosu, ale niestety jeszcze trochę walczę z infekcją górnych dróg oddechowych. W roku 1958, w styczniu Radio Electronics, to czasopismo, które ukazywało się za oceanem, pojawił się artykuł pod tytułem Is the output transformer out? To znaczy, czy to koniec transformatorów głośnikowych? I w oparciu o ten artykuł chciałem się z Wami zastanowić, czy rzeczywiście transformator głośnikowy we wzmacniaczu lampowym jest potrzebny. Zastanowimy się wspólnie, jakie są zalety wzmacniaczy beztransformatorowych. W porównaniu z typami konwencjonalnymi. Jakie mają zniekształcenia, moc i obwody? Wydaje się, że są dwa powody, dla których warto zrezygnować z transformatorów wyjściowych. Powodują one zniekształcenia i są główną przeszkodą w redukcji zniekształceń z innych przyczyn. Oba powody będą przedmiotem tej dyskusji. Pamiętajcie, że bazujemy na rozwiązaniach z roku 1958. Po tym roku nastąpiły pewne zmiany, o czym powiem w innych filmach. Aby uzyskać trochę pojęcia o problemie, przyjrzyjmy się ilości powstających zniekształceń i ich pochodzeniu. Twierdzenie, że transformator głośnikowy powoduje zniekształcenia jest nieco przestarzałe. Nowoczesne transformatory wyjściowe wysokiej jakości mogą być nasycone na końcu pasma niskiej częstotliwości, ale pod warunkiem, że obszar nasycenia nie zostanie naruszony, maksymalne zniekształcenia spowodowane przez transformator przy najniższych częstotliwościach wynoszą od 2 do 5% i bardzo często znacznie mniej. Stosując warunki pracy, które wytwarzają wysoki współczynnik tłumienia, efektywne zniekształcenia wytwarzane przez transformator wyjściowy można zmniejszyć znacznie poniżej tej wartości. W każdym razie wartość zniekształceń od 2 do 5% dotyczy częstotliwości od 20 do 60 Hz. Przy średnich częstotliwościach, załóżmy od 600 do 1000 Hz, zniekształcenia wprowadzane przez transformator przed zastosowaniem sprzężenia zwrotnego do ich redukcji spada do mniej niż jednej 10 tej wartości. Tak więc maksymalne podstawowe zniekształcenia, jakie może wytworzyć transformator, mieszczą się w zakresie od 25% do 50% większej części pasma audio. W porównaniu z tym Lampy mocy mają zniekształcenia w całym zakresie audio od 2 do 5% przy maksymalnej mocy wyjściowej, a często nawet więcej. Widać więc, że lampy wyjściowe są większym źródłem zniekształceń niż transformator głośnikowy. Doprowadzi nas do drugiego zarzutu dotyczącego transformatorów wyjściowych. Ograniczają one sposoby, które można wdrożyć w celu zmniejszenia zniekształceń, i to jest niestety prawda. Transformator wyjściowy wprowadza dwa dodatkowe kryteria stabilności, a może powinny być to kryteria niestabilności? I te kryteria dotyczą sprzężenia zwrotnego na końcu wysokich częstotliwości i poważnie komplikuje próby konstrukcyjne zwiększenia sprzężenia zwrotnego w celu zmniejszenia zniekształceń powodowanych przez lampy wyjściowe. Ogólne sprzężenie zwrotne wokół wzmacniacza wykorzystującego transformator wyjściowy rzadko może przekraczać 20 dB. No jeżeli dodamy jeszcze transformator międzystopniowy, to ta wartość jest jeszcze mniejsza. Kilka typów podnosi sprzężenie zwrotne do 26 dB, a niektóre nie więcej niż około 14 dB. Oznacza to, że redukcja zniekształceń dozwolona we wzmacniaczu z transformatorem głośnikowym wynosi od 5 do 1 i od 20 do 1. Wartość zniekształceń 5% można zmniejszyć do wartości 0,25 do 1%. Dla kontrastu niektóre wzmacniacze OTL wykorzystują aż 40 dB sprzężenia zwrotnego, co zmniejsza zniekształcenia o współczynnik 100 do 1. OTL to Output Transformerless, czyli po naszemu OTL wyjście beztransformatorowe. To są fakty. Niestety to nie wszystko. Aby uzyskać prawdziwą ocenę względnej wartości różnych obwodów, musimy wziąć pod uwagę kilka czynników, oprócz tego, ile zniekształceń dają lampy, a ile sprzężenia zwrotnego możemy wykorzystać, żeby to zredukować? Kolejnym podstawowym czynnikiem jest koszt. Podczas gdy niektórzy uzależnieni od hi mogą mieć szczęście do dążenia do jakości bez względu na koszty, większość z nas musi brać pod uwagę ekonomię. Podczas omawiania sprzężenia Unity. Wspomniałem o zniekształceniach fali typu nocz, czyli zniekształcenia, które mają nacięcie fali w pobliżu przejścia przez zero. Tam, gdzie istnieje potrzeba ekonomicznego wytwarzania większej mocy wyjściowej, lampy muszą być eksploatowane bardziej wydajnie. Najpierw przechodzimy od triody do pentody, a na końcu do stopnia mocy przeciwstobnego w klasie B. Te kroki w kierunku lepszego wykorzystania lamp wprowadzają dalsze komplikacje w projektowaniu transformatorów. Dobry! gruby transformator wyjściowy, który działałby bardzo dobrze z prostą pracą przeciwsobną w klasie A, może zostać wprowadzony do użytku do działania triodowego w klasie B i nadal zapewnia zadowalającą wydajność. Ale kiedy używamy pentod lub tetrod strumieniowych w układzie przeciwsobnym w klasie B, a nawet w układzie przeciwsobnym w klasie AB, natrafiamy na takie rzeczy, które są znane jako zniekształcenia typu noc, czyli nacięcie fali wyjściowej. Pobliżu przejścia przez zero. Nie należy tego mylić ze zniekształceniami przejścia przez zero, które są spowodowane przesterowaniem lamp wyjściowych. Czasem występują, gdy maksymalna moc jest nieznacznie przekroczona ze względu na prąd siatki na dodatnim wzroście odchylającym lampę dalej do tyłu, powodując krótki okres którym obie lampy są odcinane. Przebiegi tych zniekształceń, czyli typu nocz i przejścia przez zero, pokazano na tym rysunku. Zniekształcenia nacięcia fali są spowodowane efektem reaktancji w transformatorze wyjściowym. Ze względu na źródło o wysokiej impedancji na pierwotnym uzwojeniu, rezystancja anodowa pentody jest dużą wielokrotnością optymalnej rezystancji obciążenia. Połączenie indukcyjności rozproszenia z pojemnością strony pierwotnej powoduje pewnego rodzaju wycięcia rezonansowego w przejściu przepływu prądu anodowego z jednej lampy do drugiej lampy. Efekt ten, charakterystyczny sposób staje się bardziej zauważalny wraz ze wzrostem częstotliwości sygnału testowego. Zniekształcenia wycięcia fali zwykle nie pojawiają się poniżej 1000 Hz, ale stają się bardziej widoczne, począwszy od około 3000 Hz. Jeżeli chcecie stwierdzić, czy wasz wzmacniacz mocy w klasie AB lub klasie B w układzie przeciwsobnym posiada zniekształcenia typu nocz, należałoby podać na jego wejście sygnał sinusoidalny powyżej 3000 Hz, załóżmy 5000 Hz, pod jego wyjście podłączyć sztuczne obciążenie lub rzeczywisty głośnik, i wysterować ten wzmacniacz. Do jakiejś dosyć dużej mocy i zobaczyć, czy rzeczywiście przy przejściu przez zero pojawiają się charakterystyczne wycięcia. Efekt może Was zdziwić. Odkrycie zniekształceń typu nocz i obwinianie o nie transformatora wyjściowego zwiększyło potrzebę wyeliminowania transformatorów wyjściowych i przejścia do układów OTL. Pojawiło się wiele takich obwodów i należy bardziej szczegółowo rozważyć ich względne zalety. Zaraz po próbie rezygnacji z transformatora głośnikowego stajemy przed problemem użycia głośnika, który bezpośrednio zapewnia niezbędną impedancję obciążenia lamp wyjściowych. Stosunkowo łatwo jest nawinąć cewki głośnikowo o impedancji od 1 do 16, a nawet 40 czy 50 ohmów. Ale komplikacje pojawiają się, gdy spróbujemy przekroczyć 400 ohmów. Grubość drutu staje się bardzo cienka, co powoduje trudności w montażu. Alternatywą jest znalezienie sposobu na zmniejszenie obciążenia lamp wyjściowych. Działanie przeciwsobne z wykorzystaniem transformatora zapewnia równoległe zasilanie z obwodu źródła energii do anot, ale w efekcie obsługuje dwie lampy szeregowo. Oznacza to, że uzwojenia pierwotne transformatora są w zasadzie szeregowe, a nie równoległe z punktu widzenia sygnału audio, ponieważ te dwa napięcia audio sumują się. Tak zwany asymetryczny stopień przeciwsobny lamp odwraca tę kombinację. Asymetryczny stopień przeciwsobny to polskie tłumaczenie nazwy single-ended push-pull. Zasilanie anod lamp jest szeregowe, ale działanie sygnału audio lamp można traktować jako równoległe. Załóżmy, że używamy pary lamp, które wymagają obciążenia między anodami, w normalnym trybie przeciwsobnym, 8000 omów. Korzystanie z tych samych lamp w trybie asymetrycznego stopnia przeciwsobnego zmniejsza wymagane obciążenie do 2000 omów, co stanowi poprawę 4 do 1. Jeśli zastosujemy lampy z wymaganym obciążeniem anody do anody wynoszącym 3200 omów, układ asymetrycznego stopnia przeciwsobnego zmniejsza wymagane obciążenie do 800 omów. To zbliża się do tego, czego naprawdę potrzebujemy. We wzmacniaczu Philipsa NG 5200 Obu pozycjach zastosowano dwie ul 84 W normalnym push-pull mają nominalne obciążenie anody do anody 3.500 omów. Tak więc taki układ zmniejsza optymalne obciążenie do 430 omów. Znaczna poprawa, ponieważ 2UL84 pracujące w trybie przeciwsobnym mają dostarczyć 15 W w klasie AB. Powinniśmy oczekiwać, że czterolampowy układ asymetrycznego stopnia przeciwsobnego dostarczy więcej niż 25W przy obciążeniu głośnikiem około 400 ohmów. Właściwie ten obwód musi być utrzymywany praktycznie w klasie A. Tak więc wzmacniacz Philipsa ma dać tylko 12W z czterech lamp. Zakłada się, że lampy pracują jako pentody, więc układ zasilania musi być tak opracowany, aby każda lampa działała efektywnie jako pentoda. Taki układ stosowany przez Philipsa pokazano na rysunku, który teraz widzicie. Układ ten może pracować aż z 36 decybelowym sprzężeniem zwrotnym, a Philips twierdzi, że zniekształcenia są zredukowane do około 1,1%. Patrząc wstecz, jeśli sprzężenie zwrotne zmniejsza zniekształcenia o współczynnik 62, czyli o 36 dB, i w efekcie uzyskujemy 0,1% zniekształceń dostarczanych przez lampy wyjściowe, to muszą one tak naprawdę pracować z 6,2% zniekształceń. No notach katalogowych lamp wspomniano, że lampy w układzie przeciwsobnym tego typu dostarczają tę samą moc wyjściową 3,5% zniekształceniami, więc nawet przy prawidłowym obciążeniu anody. Metoda asymetrycznego stopnia przeciwsobnego powoduje około dwa razy większe zniekształcenia niż normalna praca przeciwstawna przed zastosowaniem sprzężenia zwrotnego. Problemem tutaj jest nierówne sterowanie. W tym miejscu należy dołączyć inny fakt, ponieważ jest on ściśle związany z cechami wytwarzającymi zniekształcenia obwodu asymetrycznego stopnia przeciwsobnego lamp mocy. Siatki lamp wyjściowych wymagają bardzo nierównego sterowania dla asymetrycznego puszpula. Załóżmy, że napięcie na każdej lampie w stanie spoczynku wynosi 200 V przy zasilaniu 400 V i że napięcie zmienne sygnału przy maksymalnej mocy wyjściowej wynosi 150 V w szczycie, co wymaga wychylenia siatki lampy wyjściowej o wartość szczytową 20 V. Na dolnej lampie wymagane wahanie napięcia siatki wynosi 20 V w każdą stronę, podczas gdy na górnej lampie 20 V dla siatki sterującej plus 150 V kołysania katody na sygnale wyjściowym. Dlatego potrzebujemy odwracacza fazy, który dostarcza 20 V dla dolnej siatki i 170 V dla górnej siatki, a to nie wszystko. Rozważyliśmy idealne warunki, w których obciążenie wyjściowe jest czystą rezystancją. Więc napięcie dla danego kołysania siatki wychodzi dokładnie zgodnie z obliczeniami. Załóżmy, że używamy głośnika. To jest takie nietypowe w systemie HiFi, prawda? Wtedy napięcie wyjściowe nie będzie takie samo. Jak przy obciążeniu rezystancyjnym, ale będzie się różniło i to na dwa sposoby. Odwracaczu fazy dla dwóch siatek wystąpi pewien stopień przesunięcia fazowego ze względu na obciążenie reaktancyjne, a napięcia będą różne. Załóżmy, że nadal sterujemy górną lampę napięciem 170 V, a dolną 20 V. Teraz, gdy napięcie wyjściowe wynosi powiedzmy 200 V, przy kącie fazowym znacznie różniącym się od tego na siatce górnej lampy, może się okazać, że górna lampa uzyska całkowite wahanie około 100 V lub trochę więcej. Jednak dolna lampa nadal ma te same 20 V. Dolna lampa będzie dostarczać swoją porcję mocy względnie niezniekształconą, podczas gdy górna lampa będzie miała wszelkiego rodzaju zniekształcenia. Oczywiście obecność ogólnego sprzężenia zwrotnego zmniejszy sygnał w obciążeniu i zminimalizuje to zniekształcenie. Rzeczywisty efekt obciążenia tego typu układu zależy od tego, czy lampy wyjściowe są triodami, jak we wzmacniaczu Stevensa i podstawowym układzie Petersona Sinclara, lub pentodami pracującymi jako triody. Czy też pentodami jak zmodyfikowany układ Petersona-Sintlara zastosowany we wzmacniaczu National Horizon. O wzmacniaczu Nationala już mówiłem i pokazywałem wam sposób działania tego wzmacniacza. Możecie to znaleźć na tej liście Unity. W przypadku lamp triodowych różnica napięcia wyjściowego ze względu na różne obciążenia nie jest tak duża, ale w przypadku pentod zmiana napięcia jest prawie wprost proporcjonalna do impedancji obciążenia. I w konsekwencji różnica może być poważna. Szereg obwodów, takich jak Futterman i Coulter, wykorzystuje układy sprzężenia zwrotnego do kompensacji sterowania dwóch lamp. Teraz każda lampa dostarcza proporcjonalnie moc wyjściową do obciążenia. Zobaczmy, jak rozwiązano te problemy w tych niektórych obwodach asymetrycznych. Obwód Futtermana można zrozumieć, traktując stopień sterujący jako normalny odwracacz fazy z podzielonym obciążeniem, równe połówki który steruje każdy stopień wyjściowy sygnałem z anody do siatki, zamiast bardziej normalnie katody do siatki w dolnym obwodzie. W obwodzie Coultera górna lampa jest sterowana bezpośrednio, podczas gdy do dolnej lampy używany jest inwerter. Odwracacz ma dwa wejścia, jedno na siatce, dostosowane do balansowania normalnego obciążenia wyjściowego, a drugie na katodzie, aby skompensować różne wartości obciążenia. Mówi się, że układ Stevensa ma zniekształcenia 40% z 40 decybelowym sprzężeniem zwrotnym. Brzmi to bardzo dobrze, póki nie zdamy sobie sprawy, że bez sprzężenia zwrotnego zniekształcenia wynosiłyby 40%. Jeśli 40 to w zasadzie druga i trzecia harmoniczna, oznacza to, że 40 zawiera bardzo dużą część czwartej, szóstej i dziewiątej harmonicznej, co sprawia, że historia jest już zupełnie inna. Aby przedstawić kilka liczb. Jeśli wzmacniacz bez sprzężenia zwrotnego daje 26,5 drugiej harmonicznej, 26,5 trzeciej 40-decybelowym sprzężeniem zwrotnym będzie wytwarzał 265 tysięcznych drugiej harmonicznej, 265 tysięcznych trzeciej, 7, 16 i 79 co sumuje się metodą RMS na 40 całości. Zauważmy, że niektóre z tak zwanych asymetrycznych obwodów puszpul, chociaż zasadniczo używają układu, który nie wymaga transformatora wyjściowego, to używają go. National Horizon 20 korzysta z transformatora wyjściowego. Kilka innych z tych obwodów również tak działa, raczej ze względu na wygodę niż konieczność. Oznacza to, że konstrukcja transformatora wyjściowego nie jest tak krytyczna. Można go traktować jako transformator dopasowujący się do głośników, a nie transformator wyjściowy wzmacniacza, ponieważ działanie przeciwstawne nie jest od niego zależne. Jak ta cecha asymetrycznego obwodu push-pull wypada w porównaniu z bardziej normalną odmianą push-pull? Czy różnica w obciążeniu nie zaburza również sterowania siatek w normalnych obwodach push -pull? Z pewnością tak się dzieje, ale ekscentryczność odmiany single-ended polega na tym, że zmiana wartości obciążenia zaburza rozkład obciążenia między lampami wyjściowymi. Mówimy tutaj o zmianie wartości obciążenia, która staje się reaktancyjna na końcu pasma. Zmodyfikowane adaptacje obwodu Petersona-Sinclara, takie jak Futterman lub Coulter, Próbują naprawić ten niedobór za pomocą sprzężenia zwrotnego. Taka kompensacja jest zwykle tylko częściową miarą i nie może całkowicie osiągnąć pełnej korekcji w szerokim zakresie różnych impedancji. W konsekwencji zniekształcenie uzyskiwane w warunkach praktycznych jest nadal znacznie większe niż w odpowiednim układzie przeciwsobnym. W trybie push -pull. zmiany z powodu nieprawidłowego obciążenia są symetryczne między dwiema lampami, dlatego że tendencja nie polega na tym, że jedna lampa zapewnia cały sygnał wyjściowy, podczas gdy druga zapewnia wszystkie zniekształcenia. Przy normalnym wyjściu typu pentodowym, wykorzystującym ogólne ujemne sprzężenie zwrotne, wyższa niż prawidłowa wartość impedancji obciążenia skutkuje zwiększonym napięciem sprzężenia zwrotnego, co powoduje odcięcie sterowania siatek. Więc napięcie wyjściowe jest niewiele większe niż przy prawidłowym obciążeniu. Prawdą jest, że zniekształcenia nieznacznie wzrastają, ponieważ lampa nie pracuje już w tak bardzo liniowych warunkach. Żadna z lamp nie pracuje jednak w obszarze nasycenia i nie powoduje nadmiernych zniekształceń, co w przypadku single-ended push-pull zdarza się łatwo. Cały ten problem z pozbyciem się transformatora wyjściowego wydaje się wynikać z chęci użycia dużej ilości sprzężenia zwrotnego w celu zminimalizowania zniekształceń, czego łatwiej możemy uniknąć, stosując obwód, który nie zniekształca tak łatwo. Działanie pędot w klasie AB lub klasie B powoduje zniekształcenia typu notch. Praca lamp jako triod pozwala uniknąć zniekształceń typu notch, ale znacznie obniża wydajność moc wyjściową dla danych lamp. Korzystanie z warunków pośrednich, takich jak Ultra Linea, ma swoje problemy, ponieważ wiąże się z wyjątkowo ścisłymi sprzężeniami pomiędzy każdą anodą a odpowiednią siatką ekranującą. W przeciwnym razie otrzymamy znacznie wzmocnioną wersję problemu z nacięciem, zniekształcenia z małymi pasożytniczymi oscylacjami pojawiającymi się we wszelkiego rodzaju nieparzystych punktach przebiegu. Oznacza to, że działanie ultralinear wymaga niezwykle staranej uwagi przy projektowaniu transformatora wyjściowego. Obwód sprzężenia jedności niedawno omówiliśmy, ale wróćmy na chwilę do tego układu. Inną formą pracy, która w pełni wykorzystuje pentodową metodę pracy z lampami, jest układ typu Unity Couplet. Połowę obciążenia każdej lampy umieszcza się w jej obwodzie katodowym, a drugą połowę w obwodzie anodowym. Lampy mogą pracować w klasie B i nadal utrzymywać dobrą moc pod warunkiem, że sprzężenie między katodą a sekcją uzwojenia siatki kronującej jest wyjątkowo dopasowane. Każda lampa działa wtedy naprawdę jako pentoda, dzięki czemu uzyskuje się pełną degenerację dzięki sprzężeniu katodowemu. Eliminuje to zniekształcenie nacięcia sygnału dla pentod pracujących w klasie B, ponieważ impedancja względna odpowiednich uzwojeń w obwodzie lampy jest podzielona przez 4, a degeneracja katody zmniejsza efektywną rezystancję źródła prezentowaną przez lampę do ułamka rezystancji obciążenia. Konsekwencji Jakakolwiek tendencja do wytwarzania zniekształceń typu noc jest zredukowana do niewielkiej części, jakie występują w obwodach wyjściowych sprzężonych z triodą, która teoretycznie nigdy nie wytwarza nacięć fali, poza faktem użycia bardzo słabego transformatora. Unity Couplet wykorzystuje lampy wyjściowe w trybie pentody, aby zapewnić maksymalną dostępną moc. Metoda Macintosha uzyskania niezbędnie ciasnego sprzężenia polega na bifilarnym uzwojeniu cewek pierwotnych transformatora. Jest tylko jedna wada a mianowicie zwiększony koszt transformatora. Rozwiązaniem Macintosha jest wykonywanie transformatorów pod tym samym dachem co wzmacniacze i to w zintegrowanej linii produkcyjnej. Ponieważ firma produkuje tylko transformatory wyjściowe z uzwojeniem bifilarnym, ma do tego celu urządzenia, które mogą nawijać transformatory w niższych kosztach, Niż inny producent transformatorów. Eliminują również średni koszt obsługi, który występuje w większości innych typów transformatorowych wzmacniaczy mocy. Chociaż ta metoda produkcji transformatora zwykle nie jest propozycją ekonomiczną, ich szczególne zastosowanie pozwala uzyskać podzespół, który jest konkurencyjny w stosunku do wielu innych wzmacniaczy i działa lepiej niż większość. Innym układem, który osiąga ten sam tryb pracy na lampach, jest cyklotron. Unika specjalnego transformatora wyjściowego przez krzyżowanie anot i ekranów oraz sprzęganie każdej siatki ekranującej z własną katodą przez dwa oddzielne zasilacze. Wadą jest komplikacja elementów obwodu zasilania. Jeszcze trzecim układem wykorzystującym te same warunki pracy lamp jest obwód ze sprzężeniem bliźniaczym opisanym w Radio Electronics z listopada 1957 roku przez Normana Krucharsta. Wzmacniacz ten wykorzystuje dwa transformatory wyjściowe o bardzo niskich kosztach wytwarzania w porównaniu z transformatorami wymaganymi zwykle dla porównywalnej jakości i opiera się na dobrym sprzężeniu pojemnościowym między katodą a siatką ekranującą dla większości z zakresu częstotliwości. Dodatkowym atutem jest zapewnienie punktu odbioru sprzężenia zwrotnego typu push-pull przy niskim napięciu prądu stałego, dzięki czemu nie są potrzebne kondensatory blokujące. Pan Ravenswood kończy swoje rozważania taką puentą. To większość historii o wyjściach OTL i transformatorowych. Może OTL ze specjalnymi typami lamp ma przewagę kosztową, ale dobre wyjście transformatorowe, którego mamy kilka, wciąż jest liderem jakości. Ale ostatni rozdział nie został jeszcze napisany. Tranzystory powoli, ale pewnie wkraczają na to pole działania. Tutaj również spotykamy zwolenników braku transformatorów. Tranzystory są naturalnym sposobem dopasowania do impedancji cewki drgającej bez użycia transformatorów, ale trzeba wykonać o wiele więcej pracy zarówno w rozwoju tranzystorów, jak i obwodów, zanim wyłoni się tak wyraźny obraz, jaki mamy teraz z lampami. No i to jest koniec tej płyty. Po latach można powiedzieć, że wzmacniacze tranzystorowe opanowały rynek. Ich jakość jest bardzo wysoka i faktycznie tranzystory są lepiej dopasowane do Niskiej impenacji cewki drgającej, nawet dwuomowej, niż wzmacniacze lampowe. Ma to związek jeszcze z pewnymi innymi czynnikami, o których już zdążyłem wam powiedzieć w innych filmach. Przyszłość, oczywiście to wzmacniacze w klasie D, tranzystorowe wzmacniacze w klasie D, ich rozwój jest bardzo dynamiczny, a jakość coraz lepsza. Na koniec tego filmu powiem, że ten odcinek jest wstępem właśnie do wzmacniaczy beztransformatorowych. Do transformatorów pewnie jeszcze kiedyś tam wrócimy, bo pozostało nam do omówienia kilka fajnych typów końcówek mocy, ale teraz w następnych odcinkach zastanowimy się nad wyjściami beztransformatorowymi i sensem ich używania oraz pokażę Wam kilka przykładów takich wzmacniaczy. Do następnego filmu.